Witajcie, drogie dziewiarki. Witam Was wiosennie. Kiedy już ruszamy z letnimi projektami, zazwyczaj jest burza w głowie pomysłów. Taka nawałnica przynajmniej przez moją głowę przechodzi, taka prawdziwa nawałnica chęci posiadania letnich bluzeczek. Z wszystkich włóczek, jakie lubię, co jest niemożliwością oczywiście, dlatego trzeba dokonać wyboru. A wyboru dokonać takiego wiosennego jest trudno, no bo i to jest ładne, i tamto, i tutaj ta jedna woła dzianina, i druga woła. Czyli wiecie, że wyboru dokonać trudno. Ja go dokonałam. Która włóczka u mnie rusza na pierwszy wiosenno-letni projekt. Było to bardzo trudne, ale no przyniosłam. Przyniosłam początek, a raczej już środek robótki. Jest to włóczka Paradise. Mam książeczkę z pięknie wystającą żabką, która cudownie mi zaznacza, w którym miejscu jest wzór. I w ten odcinek naszego spotkania chciałabym przeznaczyć na takie hasło, jak zrobić szybką, bardzo prostą bluzeczkę, troszkę inaczej dzierganą niż zazwyczaj, z włóczki, z letniej włóczki Paradise. Włóczka Paradise jest to produkt firmy Langjans, to jest numer koloru 072. Jest kilka kolorów do wyboru. Ja tutaj mam kawałki dzianin maszynowo wydzierganych przez, dostarczonych przez producenta. Jest to mieszanka bawełny i wiskozy. 100 gram, motek ma 100 gramów i 300, około 310 metrów w jednym motku. Na taką bluzeczkę, jaką tutaj producent, zaraz Wam pokażę tę gazetkę, potrzebna jest 3 motki włóczki, czyli 300 gramów. W tym momencie to jest rozpoczęty drugi motek, ale po kolei. Gazetka Punto numer 50, przeznaczona w całości na włóczkę Paradise. Czyli już wiecie, mieszanka bawełny i wiskozy, ale to nie jest taka zwykła mieszanka, ponieważ tutaj w niteczce, gdy popatrzymy na nitkę, są równe odstępy. Teraz mam jeszcze tutaj, pokażę to w ten sposób. Równe odstępy wiskozy i bawełny. I te części wiskozowe są świecące i są pogrubione, delikatnie pogrubione. To nie jest rzecz, która, tak jak na przykład we włóczce Marlene, jest ewidentny, taki kokonek powstaje. Nie, to jest takie delikatne zgrubienie wiskozowe. I to w dzianinie, teraz Wam dzianinę pokażę. I to w dzianinie wygląda tak. Zobaczcie. Te błyszczące fragmenty wiskozy pojawiają się bardzo regularnie i to jest według mnie włóczka, która pięknie będzie wyglądać w wzorach prostych, bez używania ażurów, chociaż gazetka Punto mówi o tym, że też można oczywiście ażury dziergać, ale ten jersey, przerabianie tej niteczki, ta gra niteczki pod palcami, kiedy ona jest miejscami delikatnie grubsza i delikatnie cieńsza, to jest naprawdę niebywała przyjemność, a wiadomo, że w dzierganiu głównie też chodzi o to, by dzierganie było relaksem i przyjemnością. Czyli wracamy, gazetka Punto 50 Paradise. Jest tutaj kilka projektów. To nie jest farm, w którym jest intensywnie. Tu widzimy spotkanie motków prawie że z kotem. Jest kamizelka, ale to też nie, to nie na to padło mój wybór. Tutaj jest następna, powiedziałabym, pochodna kamizelki. Tutaj jest bardzo ładna bluzeczka, która ma pięknie zakończone ramionka. Tutaj się dzieje dużo, dzierga się od boku i wzór ażurowy układa się od boku do boku. To też jeszcze nie ta. Tutaj jest szaliczek do otulenia się. Powiem Wam, wahałam się, ale to jest dziergane podwójną nitką. I mój wybór padł. Tutaj mamy szal fajnym wzorem. To jest ten okładkowy szal. I tutaj widzimy żabę, więc to ta bluzeczka, która chwyciła mnie za serce. Są to dwa prostokąty, nie ma żadnych wykrojów przy szyi. Powiem Wam też, jeżeli włóczka zawiera w składzie lejące włókno typu wiskoza, typu bambus, typu
jedwab, jest gwarancja tego, że dzianina będzie lejąca. I to ta bluzeczka, w tym odcinku powiem Wam, ile oczek narzucić na tę bluzeczkę. I przechodzimy do modelu numer 8. Popatrzcie na wykrój. Dziergane jest od boku. Są dwa rozmiary, SM i LXL, czyli tylko dwa rozmiary. Jeżeli chcemy więcej mieć dłuższą bluzeczkę, to wtedy nabieramy więcej oczek, bo pamiętamy, że dziergamy od boku. Czyli ilość nabranych oczek będzie naszą długością bluzeczki. Tutaj na tym SM producent zaleca nabranie 114, to był model numer 8, bo tak samo wyglądała szósteczka i ósemka. To jest to. I na model, i na rozmiar numer, w rozmiarze SM nabieramy 114 oczek. Na druty numer 4. Ja na mój rozmiar dziergam luźno i wiem, że jeżeli producent zaleca druty pomiędzy 3,5 a 4 i przepis mówi o tym, żeby dziergać na czwórkach, to ja biorę zazwyczaj z dołu przydziału grubość drutów niż z góry, ponieważ dziergam luźno. I mój rozmiar drutów to jest 3,75. Nabrałam 114 oczek na rozmiar SM. Na LXL nabieramy 122 oczka. Jeżeli potrzebujecie mieć dłuższą bluzkę, to według mnie nic nie stoi na przeszkodzie nabrać 130 na przykład oczek, czyli te 8 oczek więcej. I mój udzierg wygląda następująco. Wiadomo, dziergamy tak, to jest numer koloru 72, ale na bluzeczkę patrzymy w ten sposób. O właśnie, i tutaj jest fragmentem, miałam już ją wypraną, zaznaczyłam sobie markerkiem, w którym miejscu było namoczone, ponieważ brzeg się tak brzydko zwijał i chciałam zobaczyć, czy to, czy jak zawsze mówię, że pranie zazwyczaj rozwiewa nasze wątpliwości. Tak, rozwiały się moje wątpliwości, ponieważ brzeg się ładnie ułożył. I ja tej bluzeczki mam tyle. 114 oczek, dziergane jest jerseyem prawym, czyli oczka prawe po prawej stronie robótki, oczka lewe po lewej. I na krawędzi, która będzie dołem, wykonujemy 7 oczek ściągacza. Jedno prawe, jedno lewe, jedno prawe, jedno lewe. I to będzie dół naszej bluzeczki, bo góra tutaj będzie na ramionku zszyte. Tutaj wykonuje brzeg supełkowy. Zazwyczaj w dzielinach wykonuje brzeg łańcuszkowy, ponieważ on jakoś najbardziej do mnie przemawia, ale ponieważ tutaj ta krawędź, zobaczcie, tutaj ona zostanie otwarta, nie będzie zszywane przecież w miejscu, gdzie będziemy wkładać przez głowę, to też nie jest jeszcze tu wyprane, bo jak wiecie, marker mówi mi, w którym fragmencie już było namoczone, ładnie wyschło, i czyli to te oczka tutaj się wyrównają, to tak trzeba zawsze patrzeć przez pryzmat tego, że to będzie ładniejsze. I one tu zostają otwartą krawędzią w dekolcie. Więc brzeg supełkowy według mnie bardziej tak dyscyplinuje tę krawędź. Bardziej brzeg łańcuszkowy jest, ładniej wygląda, ale brzeg supełkowy bardziej trzyma krawędź. To są takie moje spostrzeżenia. Zaraz Wam pokażę, jak to, żebyście też zobaczyły, jak oczka płyną po druciku. Czyli na rozmiar SM nabieramy 114 oczek. Po jednym rzędzie powrotnym, kiedy oczka przerabiamy jako oczka lewe, ten następny rząd jest naszym pierwszym rzędem roboczym. I wtedy wykonujemy tutaj, to jest mój początek robótki. Wtedy wykonujemy 7 oczek ściągacza. A i potem następuje, tutaj sobie to zaznaczyłam, żeby nie być ciągle takim czujnym, czy to już ściągacz minęłam, czy nie minęłam. Więc po tym ściągaczu lecimy jerseyem prawym. Przerobię jeden rząd, żebyście zobaczyły, jak cudownie włóczka sunie po drucikach. To też dużo mówi nam o tym, jak to wszystko się ułoży w dzianinie. No i to jest takie bezcenne, zanim jak się kupuje w internecie cokolwiek, zobaczyć, jak to się
Jak to się ma na drucikach? Używam drutów Novel na żyłce limonkowej, czyli to jest ta limitowana, kolekcjonerska wersja drutów Adi Novel, które tylko my posiadamy. No więc tak, lecimy. Lecimy. Pierwsze oczko ściągnięte. Tu się nic nie będzie w oczkach działo. Tu patrzycie tylko, jak się nitka zachowuje. Tu jest ten marker. I lecimy sobie ściągaczek. Marker, który mówi nam, no, po prostu rozdzielam wzory. I teraz zobaczcie, jak w te oczka, jak niteczka. To jest naprawdę duża przyjemność. Cieszę się, że na ten letni projekt pierwszy w sezonie, taki ten letni sezon robótkowy, rozpoczęłam włóczką Paradise, czyli taką rajską włóczką. Można powiedzieć, że to jest włóczka podobna do Bluma. Można w pewien sposób, ponieważ zawiera bawełnę i wiskozę, ale nie zawiera lnu. I tutaj kolory, jak widzicie, się delikatnie cieniują. No i lecimy, tak chwilkę muszę pomówić, żebyście zobaczyły, jak to się układa. Tutaj odwijam sobie kawałek niteczki. Trzy motki jest przeznaczone na tę bluzkę, czyli na jedną część powinnam zużyć 1,5 motka. 114 nabranych oczek ma mi dać długość bluzeczki w okolicach 48-49 cm. Mniej więcej tyle daje. Mówię mniej więcej, ponieważ zazwyczaj dzianinę należy mierzyć na wisząco, nie na leżąco, bo ona pod wpływem ciężaru się układa. Zawsze troszkę w dół idzie. Powiem wam, że nie mogę się doczekać, kiedy to skończę. Wiadomo, jest to morze oczek prawych i lewych. Jest to typ bluzeczki według mnie dla osób również początkujących, które potrafią przerabiać oczko prawe i oczko lewe. No i tak do końca. Zaraz wam pokażę ten brzeg supołkowy, który już pokazywałam w różnych miejscach, ale nigdy nie zawadzi przypomnieć. Widzicie te fragmenciki? I to dzierganie z wielokolorowych włóczek ma tę zaletę, że jesteśmy ciekawe, co tam dalej będzie. Więc to też nas napędza bardziej niż jednobarwna włóczka. Jak to będzie, jak to już to niebieskie się stanie, a potem lawendowy kolorek. Dobór koloru też nie był łatwy z tej palety, ponieważ wołało kilka kolorów. Tu mi się gdzieś niteczka chwyciła, ale na potrzeby filmu może się uda szybko rozplątać. Na razie się nie uda, a ja tylko, żeby wam pokazać brzeg supołkowy. Odwracamy robótkę. Normalnie brzeg łańcuszkowy robiłabym tak. O, w ten sposób. A brzeg supołkowy robimy tak, że nitkę sobie kładziemy od lewej strony. Wbijam się tutaj w oczko brzegowe, nie przerabiam go i przerabiam następne oczko na lewo. I to jest brzeg supełkowy, który na żywo, jako wykonany, wygląda w ten sposób. I teraz ja tutaj wycofam się z tego, bo tu muszę później kawałek niteczki naprawić, żeby wam pokazać, jak to, ile mam centymetrów, no bo jak już poddajemy dzianinę analizie, no to żeby wszystko było o niej wiadomo, mam miarkę przygotowaną i to wcale nie budowlaną. Moja miareczka jest taka. Więc tak, mierzymy długość. Wiadomo, świadomość tego, że zazwyczaj należy mierzyć na wisząco. Tutaj mierzę na płasko, więc to trzeba też przewidzieć. Ja tutaj mam około 50 cm. To jest to, że ja dziergam luźno, więc to też przefiltrować trzeba przez swoje
taką tendencję do rozciągania robótki albo do jej ściskania, zawsze filtrujcie. Wtedy uniknie się rozczarowań i prucia. I zobaczcie na przepis. 114 oczek albo 122, ten drugi rozmiar to jest 122 na drutach numer 4, ma nam dać 48,51 cm, czyli ja się tak wstrzeliłam dokładnie po środku. Dziergamy w tę stronę, dziergamy przez 74 cm lub 82 cm. Powiem Wam, że ja będę dziergać przez mniej centymetrów, ponieważ ja nie chcę bluzeczki, która będzie mocno mi zwisała po bokach. Zobaczcie, przez 27 cm, 24 lub 27 należy zszyć. Tutaj dziura na głowę to jest 26-28 cm i później znów ramionko, prawda? Tutaj będzie ręka, 22-25 cm zostawiamy dziurę i tutaj zszywamy. I tu widać, zobaczcie na wykroju, że tutaj jest ten ściągaczyk, który się wykonuje. Czyli tutaj ten mój brzeg supełkowy robię, tu zostawię sobie dziurę, będę miała, ja myślę, że będę dziergała przez około nie 74, a 65 cm. Tak mi się wydaje, że to mi wystarczy. No i co? I takie dwie części. Wydziergać, zszyć tu, tu i po bokach, włożyć ręce i gotowe. A w tej gazetce też jest kilka innych jeszcze projektów, które są według mnie warte przejrzenia. Zobaczcie, kto kocha dziergać od góry. Jest tu projekt, to się dzierga podwójną nitką. Jest to projekt szybki, bo to się na drutach w okolicy szóstki. Szóstki albo nawet siódemki, a przepraszam, zaraz przeczytam, na jakich drutkach. Na siódemkach się dzierga ten i podwójną nitką i wtedy powstaje barwny melanż. Też kto kocha chusty, w tej gazetce Punto jest wzór na chustę i ten na szal, ten tutaj okładkowy. No ja mam tyle, dzierga się bardzo fajnie, dzianina będzie lejąca, to widać, prawda? Już widzicie oczyma wyobraźni, tutaj ten jedna część. Tu będzie dziura na szyję, no i tu jestem. Więc, a mam centymetrów. Dlaczego mówię, że 74 to jest dla mnie za dużo? Bo ja tutaj mam już wydziergane centymetrów, już Wam mówię. Ile? Około oczywiście. Około 55, więc jak ja myślę, że już 10 i będę miała 65, to mi to wystarczy. Zobaczcie, tu kawałek i tu jeszcze 10 centymetrów i to się tak ułoży. Mnie się bardzo podoba. Czy Wam się podoba? Dajcie znać w komentarzach, czy Was troszkę zachęciłam do tej włóczki, do spróbowania. To niekoniecznie musi być Paradise. Można to wydziergać z każdej innej kolorowej włóczki. No bo z kolorowych to te pasy fajnie wyjdą. I to jest na przykład Porto Rotondo od ISPA. Nasza nowość. Jest to bawełna z lnem. Bardzo kolory są takie lniano-ekologiczne, a tutaj jeszcze we włóczce Paradise macie szansę popatrzeć na kawałki dzianin, jak wygląda konkretny kolor. Na przykład to jest kolor numer 06. Wygląda tak. Kolor numer to jest najbardziej kolorowe, najbardziej papuzie, to jest 13. Tutaj widzicie, jakie kawałek żółtego. To jest mój kolor numer 72. Wygląda w ten sposób. Ten kolor jest taki do takich wszelkich khaki. Rudo-oliwkowy kolorek numer 97. Tutaj mamy numer 59, równie wielobarwny. I tutaj jest jeszcze numer 39. Nad tym też myślałam. Wahałam się między 39 a 72. No i ostatni kolor wygląda w ten sposób. Numer 09. Włóczka Paradise, produkt firmy Lank Yarns.
100 gramów na tę bluzeczkę, 3 motki. Myślę, że jeżeli ktoś pragnie dłuższą bluzkę i troszkę na przykład gdzieś rękawka dorobić, bo jeżeli powstaną na otwory, nic nie stoi na przeszkodzie nabrać oczka z otworu i zrobić kawałek rękawka, kto na przykład lubi rękawki. No to co? Jesteście zachęcone do wyciergania dwóch prostokątów od boku do boku zszycia i już. I możemy zadawać szyku. Zachęcam Was do tego. I w tym odcinku to wszystko. Dziękuję bardzo. Pa, pa.